Rozdział siódmy. Barbara. Rodzicom i dzieciakom dobrze zrobił dwutygodniowy pobyt nad morzem. Byli opaleni i uśmiechnięci, mimo że trochę zmęczeni długą podróżą. Barbara dostała w prezencie od Klary sznurek drobnych bursztynów, a od antka latarnię morską z plastiku. Usiadła na huśtawce, którą przed laty zrobił tata dla niej i dla starszej siostry Kingi. Antek z zapałem popchnął oparcie siodełka. Czuła się przez chwilę beztrosko, jakby znowu była małą dziewczynką. Gdyby tak można było wrócić pod opiekę rodziców? Na stole pod drzewem stała miseczka placków z jabłkami na zsiadłym mleku. Działka miała zaledwie 500 metrów kwadratowych, ale całowałaby każdy metr, gdybym mogła tu pozostać. Drewniany domek na solidnej podmurówce składał się z łazienki, kuchni i jednego dużego pokoju, który spełniał rolę sypialni. Stały w nim łóżka, wersalka i dziecięce łóżeczka. W tym jednym pomieszczeniu mogli zmieścić się wszyscy oczywiście po rozłożeniu materaców i polowego łóżka. Ale nawet gdy przyjeżdżała Kinga z dzieciakami i sławkiem, nikt nie narzekał na ciasnotę. Jakże pięknie płynął tu czas. Każdy pragnął każdemu przychylić skrawek nieba i uprzedzić jego życzenie. Jeden drugiego brzemiona noście. Tu pojęła ile radości płynie ze stosowania tej nauki w praktyce. Biegło się z chęcią, by wykonać najbardziej nielubiane, bo monotonne czynności: pozmywać naczynia, rankiem wynieść na dwór pościel, która nasiągnąwszy za dnia zapachem słońca, oddawała go nocą. Mieszać w żeliwnym garze powidła ze śliwek, wyparzać w piecyku słoiki na przetwory, przygotowywać ogórki do kiszenia. Należało mieć pod ręką czosnek, chrzan, liście dębu i czarnej porzeczki, przyprawy, no i koper. Oczywiście wiele tych prac zostanie zarzuconych po śmierci matki, lecz ani Basia ani Kinga nie próbowały protestować. Tym bardziej, że było przyjemniej zimową porą otworzyć słoiczek z galaretką z czarnej lub czerwonej porzeczki, nie wspominając o chrupiących ogórkach, które nie tylko były wyhodowane bez nawozów sztucznych, ale oddychały przez swoje kilkumiesięczne życie kryształowym powietrzem dostarczanym przez płuca pobliskiej puszczy kozienickiej. W trawie wokół czarnego domku rosło mnóstwo czterolistnej koniczyny, i tata często powtarzał, że jest to poletko świętej barbary i świętej kingi. Gdy dziewczynki były małe, opowiadał im na dobranoc różne historie z życia ich patronek. Święta barbara spędzała połowę roku w kopalni węgla, a święta kinga w kopalni soli. Wiosną wyjeżdżały na powierzchnię i hodowały czterolistną koniczynę, która przynosiła ludziom szczęście. Ale czterolista koniczyna przyniosła szczęście tylko kindze i matce. Ojcu mniej się poszczęściło. Przeżył bardzo, gdy został zwolniony z zakładów metalowych łucznik na początku lat dziewięćdziesiątych. On i bezrobotny, on i zasiłek, on i bezczynność. Po roku zawał bajpasy. Nie ten sam człowiek. Czuła żal do matki, a czasami była na nią wściekła. Te jej narzekania, humory, pretensje. Teraz już inaczej to widziała, mimo że mamie znowu wróciło pogodne usposobienie. Ojciec dobrze się czuł, dużo pracował na działce i dorabiał w jakimś warsztacie u kolegi. Do rajca na wiosnę jeździł na rowerze i twierdził, że im więcej wysiłku, tym lepiej serce pracuje. Odkręcił kurek w bocianku i skierował rozpylony strumień na grządki. Działka podzielona była na dwie równe części. Po lewej stronie uprawiane były warzywa i truskawki, po prawej urządzono bawialnie, jadalnie i salon, a wszystko porośnięte trawą, w której czasem trafiła się stokrotka, a częściej kulka czerwonej koniczyny. Za dnia można to było się zdrzemnąć w hamaku. Posiłki spożywali przy stole pod jabłonką, a gdy padał deszcz, waltanie zarośniętej winną latoroślą. Do ojca podbiegł Antek i pomagał mu podlewać Coś mówili do siebie i patrzyli na nią Czuła, że Antek ma ochotę zrobić jej prysznic, a dziadek próbuje go od tego odwieść Kochany tata, zestarzał się ostatnio bardzo Na opaloną łysinę wyszły mu ciemne piegi Nie pasował do Joanny O czym by teraz rozmawiali? Że w tym roku truskawki usychają na krzakach, bo za mało jest deszczu? Bardzo rzadko widziała go z książką w ręku jeśli w ogóle coś czytał, to Łysiaka, Wańkowicza albo Kapuścińskiego. Dzienniki, reportaże i książka historyczna. Oto jego lektury od wielkiego dzwonu, w dodatku przynoszone z miejskiej biblioteki, przez matkę. Nie cenił literatury pięknej jako inżynier, uważał to za stratę czasu. Czy byli chociaż raz w życiu w teatrze, a w kinie? Szkoda było pieniędzy na takie fanaberie. Ciekawe, czy pamiętałby o spotkaniu z Joanną, gdyby właśnie to on był tym Jerzym. Raczej wątpliwa. Że Jerzy, mało Jurków, mieszkało w Radomiu w latach sześćdziesiątych? Pewnie z tysiąc. A ilu Jurków chodziło do technikum mechanicznego? Kilkudziesięciu na pewno. Szkoła i imię się zgadzały. Szkoda, że nie zapytała Joanny, jak miał na nazwisko jej ukochany. Zresztą Joanna jasno powiedziała, że nie ma sensu wracać do przeszłości. A ojciec chyba tym bardziej tak uważał, aż się uśmiechnęła. Nie wyobrażała sobie ojca, wymykającego się w tajemnicy przed matką na randkę, zbyt mocno grała w nim odpowiedzialność za rodzinę, uczciwość. Podbiegła do niej Klara i podała telefon. Tata, powiedziała, Barbara westchnęła. Czasem telefon komórkowy okazywał się złośliwym wynalazkiem. Wstała z huśtawki i ruszyła wzdłuż siatki zarośniętej krzakami porzeczki. Tak, tak, jestem w rajcu. Wsiadam do samochodu i zaraz tam będę. Wrócimy jutro po południu. Poczuła bolesny skurcz żołądka. Kamil, nie przyjeżdżaj dzisiaj. Dlaczego? Nie mogła mu powiedzieć prawdy. No jak, że zepsuje jej dzisiejszy dzień i że będą musieli spać razem na wersalce. Ma zaraz przyjechać Kinga ze Sławkiem i dzieciakami? Zmyśliła na poczekaniu. Ja się nie zmieszczę. Nie. Przecież nieraz. Mówię nie, przerwała mu, aż się sama zdziwiła. Ty kurwo? Rzucił ze złością i się wyłączył. No to pa, do jutra. Klara przyniosła jej w kubetku czerwonych porzeczek, które sama uzbierała. Barbara wzięła córeczkę na kolana i przytuliła do siebie. I jak było nad morzem? Super, ale wola rajec. Ja też, ucałowała małą w czubek głowy. Inaczej patrzyła teraz na domek, który tata sam wybudował. Czy nie dałoby się tu mieszkać zimą? Od dawna już dręczyły ją takie obsesyjne myśli. Czy za tymi firankami nie znalazłby się jakiś kąt dla mnie i dzieci? Dumała, gdy szła ulicą i mijała okna na parterze. Nawet u Joanny bez jej wiedzy wybrała sobie pokój dla siebie, dla Klary i Jantka. Każdą mijaną szopę, większą od budy dla psa, w wyobraźni przysposabiała do zamieszkania. Gdy była w liceum, zrobiła tu raz sylwestra i było całkiem ciepło, gdy napalili pod kuchnią. W pokoju nie było żadnego ogrzewania, ale wystarczyło, że otworzono drzwi od kuchni i naleciało ciepła. Co prawda nie spali, tylko tańczyli do rana, ale tata mógłby domek ocieplić. Może wybudować kominek? Do przystanku jest niecały kilometr, a autobus podjeżdża do samego centrum. Dzieci lubią rajec. Ludzie stąd dojeżdżają codziennie do miasta przez całe życie, a może sąsiad byłby tak uprzejmy. Akurat z przylegającej posesji wyjeżdżał czarny samochód. Działka to jedna z wielu ewentualności. Świat jest pełen pustych pokoi. Rajec traktowała jak ostateczność, ale całkiem dobrą ostateczność. Musiałby z nią zamieszkać ojciec, bo sama z dziećmi by się bała. Na drugi dzień mama już od rana zaczęła wstawiać do torby różne smakołyki. Tu masz pierogi, Kamil przepada za moimi pierogami kawałek szarlotki, słoik z czerwonym barszczykiem z własnych buraków, kabaczek może poleżeć nawet kilka dni, słoiczek lipowego miodu i słoiczek galaretki. Barbara się broniła, chciała wyjąć chociaż słoiki, ale nadaremnie. Co się przejmujesz, że ciężkie ojciec was zapakuje do busiku, a Kamil odbierze? Zadzwoniłaś do niego? Na co czekasz? Lepiej, żeby wiedział wcześniej. Dla świętego spokoju, ale bez przekonania, zawiadomiła męża, że będą o 16.30 pod pałacem kultury i dodała szybko, że ma ciężkie dwie torby. I co? Mam wyjść po was? Chyba żartujesz. Prychnął tylko i się rozłączył. Ale kiedy dojechali na miejsce, czekał i dzieciaki z radością rzuciły mu się na szyję. Małgorzata. Nasłuchiwała, jak Kuba wychodzi z łazienki, rozsuwa kanapę, starając się przy tym nie robić hałasu. Rozkłada pościel, gasi światło, mości się, nieruchomieje. Na pewno myśli, że tuż, tuż jest ona i nie śmie do niej przyjść, ale na pewno marzy, żeby wziąć ją w ramiona i kochać się z nią do świtu. Postanowiła, że zrobi mu niespodziankę: to ona do niego pójdzie. Zastanawiała się, co mu powiedzieć. Oczywiście chodziło tylko o pierwsze zdanie. Później już się samo potoczy. Możliwa, że się rozpłacze, a on będzie całowywał jej łzy. A może wystarczy jedno słowo, na przykład jestem. Nie nie. Czy mogę się położyć obok ciebie? Po co ciebie? Czy potrafisz mi wybaczyć? Już lepiej, ale przecież wybaczył jej lepiej nie wracać do tego, co było, zapomnieć, narysować grubą kreską i zacząć wszystko od nowa. Mogą być tacy szczęśliwi. Teraz to zrozumiała. Nie doceniała, jaki ma skarb, bo była głupia, ale teraz wszystko naprawi, wszystko mu wynagrodzi. Zrozumiała, co naprawdę jest ważne w życiu. Może bez słowa wsunąć się pod kołdrę i przywrzeć do jego ciała? Nie, nie, zbyt niebezpiecznie. Lepiej się nie narażać, by ją wyprosił z łóżka. To byłoby straszne. Czy mogę się do ciebie przytulić? O no tak, dużo lepiej. Kiedy wzrok oswoił się z półmrokiem wstała, przeszła do przedpokoju i nagle ujrzała przed sobą majaczącą postać dziewczyny o długich włosach. Przestraszyła się i omalnie krzyknęła, ale po sekundzie dotarło do niej, że ma przed sobą własne odbicie w wielkim lustrze. Jeszcze nie nauczyła się na pamięć nowego mieszkania. Bezszelestnie zbliżyła się do kanapy. Kuba, mogę na chwilę przytulić się do ciebie? Wyszeptała. Poruszył się i czuła, że na nią patrzy. Nie trzeba, Małgosiu, naprawdę, idź spać. Stała jeszcze chwilę, czuła jak krew z głowy, ramion spływa jej w nogi, które zrobiły się tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich wiadra wypełnione piachem. Z trudem oderwała bose stopy od podłogi i wróciła do sypialni, wyciągając w bok prawą rękę, żeby przytrzymać się ściany. Dobrze mi tak, myślała, gdy wróciła do łóżka. Nie kocha mnie, po prostu mnie nie kocha. Dziwisz się? Pytała samą siebie. Po tym, co mu zrobiłaś, przygarnął cię, ale tak samo zrobiłby z wygłodzonym, bezdomnym psem. Ma po prostu złote serce. Niezwykle rzadki przypadek kardiologiczny w dzisiejszych czasach. Policzki piekły, jakby ktoś trzasnął ją otwartą dłonią, raz z jednej, raz z drugiej strony. Jestem już stara i nieatrakcyjna. Faceci takich już się pozbywają. Seweryn wyrzucił ją ze swojego życia jak kubek po jogurcie. Nie jestem nic warta nawet dla faceta starszego o dwadzieścia lat. Są do mnie młodsze i ładniejsze. Czy ktoś mnie jeszcze pokocha? Raczej wątpliwa. Tym bardziej, że ja kocham Kubę. Nigdy nie przestałam go kochać. Uświadomiła sobie nagle. No cóż, sama tego chciałaś, Gosiu, dyndało. Musisz pogodzić się z faktami. Przestać użalać się nad sobą. Nie jesteś jedna na świecie. Zajmij się czymś pożytecznym na przykład Basią idiotko Zmęczona płaczem usnęła wreszcie Rano udawała, że nie słyszy, jak Kuba wychodzi do pracy. Skuliła się pod prześcieradłem i myślała, że może uda się jej jeszcze zasnąć. Nic z tego. Patrzyła tempo na przeciwległą ścianę i nie miała siły wstać, nie mówiąc o życiu. Na ścianie wisiała wielka fotografia białej róży. Gdy tu weszła i po raz pierwszy ją ujrzała, przypomniała sobie, że Kuba nazywał ją swoją różą. Dawno temu pomyślała, że to zdjęcie może ją symbolizuje. Dobrze, że nie wyskoczyła z głupim dowcipem i zarozumialstwem. Dostała nauczkę. Nazywał ją kiedyś różą, swoją gwiazdeczką, a teraz co o niej myśli, że jest łodygą z kolcami? Z największym trudem wstała z łóżka i zadzwoniła do arka. Chciała się z nim umówić i pogadać o sytuacji Barbary, ale się zawiodła. Nie mam dzisiaj czasu, ale mów o co chodzi! Powiedział. Nawet Arek nie chciał się z nią spotkać. Kilka lat temu kochał się w niej zapamiętale, ale nie miał u niej szans. Praktyka u ojca w kancelarii adwokackiej w centrum miasta, błyskotliwa inteligencja i poczucie humoru nie były w stanie przeważyć jego mizernej postury i przesadnie szopenowskiego nosa. Ożenił się z jej koleżanką z roku, Magdą, która rzuciła teatr, urodziła dwoje dzieci. A obecnie prowadziła w telewizji swój program dla kobiet. Wyglądała na szczęśliwą. Gdy w kilku zdaniach przedstawiła sytuację Basi, zapytał, czy ma pod ręką kartkę i długopis. Pisz. Podał jej w punktach, co powinny zrobić krok po kroku. Ona jest aktorką? Zainteresował się na koniec. Nie, to szkolna przyjaciółka. Chodziłyśmy do jednej klasy. Aha. W razie czego dzwoń. Trzymaj się. Teraz weźmiesz się w garść, moja droga. Powiedziała do swego odbicia w lustrze. Bo wyglądasz bardzo, ale to bardzo przeciętnie. Nie jesteś już niestety najpiękniejsza. Wydroślały już królewny śnieżki. Posmutniała, ale starała się solennie wykonywać swoje obowiązki. Reżyser musiał jednak w niej coś dostrzec, bo krzyczał na nią. To ma być uśmiech? Ma od ciebie promieniować szczęście. Ma iść blask, jakbyś połknęła stuwatową żarówkę. Znalazłaś miłość swojego życia, a masz minę, jakbyś zobaczyła robaka na talerzu. Oswajała się ze swoim nowym położeniem. Jestem sama. I co z tego? Nie ja jedna. Nikt mnie nie kocha. I co z tego? Nie mnie jedną. Wszyscy chcą, żeby ich kochać, ale nikt nie chce kochać. Będę wyjątkiem. Kocham i nie mam zamiaru zatłuc tej miłości pałką, jak to robi bezwitosny, myśliwy z foczką na wybrzeżu kanadyjskim. Usunę się z życia mojego ukochanego, ale nigdy nie przestanę go kochać. Na pożegnanie zostawię mu list, któremu ważność nadam aż po kres mojego życia. Że kiedy przyjdzie taka chwila, oby nigdy nie nadeszła, więc jeśli jednak nadejdzie w jego życiu taka chwila i zachoruje, czego oczywiście mu nie życzę, ale gdyby jednak nadeszła i będzie potrzebował opieki. A tak się fatalnie złoży, że nie będzie miał kto się nim zająć, żeby zawołał, a ja natychmiast przybiegnę i będę najczulszą opiekunką. Ale trzeciego dnia, gdy wycierała mopem podłogę w części kuchennej, stało się coś niezwykłego. Kuba nagle wstał, podszedł, a ona odsunęła się, żeby mu zrobić przejście, bo myślała, że chce nastawić czajnik, a może ukroić chleba. Zresztą to nieprawda. Wcale o tym nie myślała, po prostu była zamyślona i odsunęła się odruchowo. Tak sprawy się miały, gdy później analizowała przebieg tego cudownego wydarzenia. A zamyślenie zanurzone jest w przeszłości albo w przyszłości i nie ma związku z teraźniejszością, więc się odsunęła w zamyśleniu, a on ją objął w pasie i przytulił się do jej pochylonych pleców. Mob wypadł jej z rąk, drewniany kij głucho uderzył o kafelki. Odwróciła się i przywarli do siebie rozpaczliwie jak para rozbitków, która nagle się odnalazła na bezludnej wyspie, gdy obydwoje stracili już nadzieję i jedno zdążyło drugie opłakać. Martyna Pani Zofia wpadła na pomysł, że zorganizuje u Joanny pastorale swojej ukochanej przyjaciółce Marii Tołpie z okazji 60. rocznicy jej debiutu na scenie. Pani Maria najpierw protestowała, że dopiero w przyszłym roku upłynie sześćdziesiąt lat od chwili, gdy stanęła na scenie teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach. No tak, Marysiu, ale kto się wszystkim zajmie za rok? Jestem coraz słabsza i nie wiem, czy pożyję tak długo. Wola nie ryzykować. Nie protestuj, nie tu pnóżkami. Wszystko uzgodnione. Tak wielkie tenory, soprany i basy zjadą się do Joanny, że odwołać niepodobna. Kto? Mów kto? Niespodzianka! Nawet jednego nazwiska końmi ze mnie nie wyciągniesz. Czuję, że nadciąga arytmia. Nie strasz mnie, Maryniu, bo mnie nie przestraszysz. A pamiętasz, że właściwa rocznica twojego debiutu minęła już dawno? Mówisz o występie w Radomiu? Kinowisła? Tak, Maryniu, wszystko od Radomia się zaczęło. Ach, jakie to dawne czasy! Wczoraj, moja droga, wczoraj. Czy ten młody człowiek będzie tak uprzejmy, żeby mnie przywieźć do was? Wszystko jest uzgodnione. Zofia, jako główny reżyser, scenograf i kostiumolog, wydała polecenie radomskim przyjaciółkom, że mają się ubrać wieczorowo, bo tym razem nie będzie to zbiórka harcerska w mundurkach i podkolanówkach, tylko uroczysta gala z udziałem wielkich gwiazd. Jeśli dopiszą. Niepokoiła się w duchu, tym bardziej, że na żadnej nie mogła wymusić jasnej i pewnej deklaracji. Znała humorzastość, efemeryczność operowych div, a jeszcze dochodziły problemy związane z wiekiem. Pocieszała się, że nawet jeśli przyjadą tylko dwie przyjaciółki, to i tak Marynia będzie wzruszona. Starsze panie spotkały się u ciotki Agaty i czekały przy herbacie na Bartka i panią Marię. Ubrane były na sportowo, ale do wielkiej walizki, do której zwykła sukienka wchodziła na wieszaku bez składania, a długą wystarczyło złożyć na pół, Martyna starannie wkładała kreację starszych pań. – Ostrożnie, Martynko, żeby nie prasować – upominała ciotka. – Dobrze, ciociu. Pani Zofia miała suknię ze złotej lamy, Agata w kolorze mięty, a pani Helena czarną, długą spódnicę i czarną bluzkę z gipiury. Do tego zwykłe swetry i ciepłe majtki z nogawkami. Sweter do balowej sukni? Dziwiła się Martyna. Ważny jest początkowy efekt. entrée, wyjaśniła pani Zofia. A dlaczego, Helenko, masz zamiar wystąpić jak na pogrzebie? Ujęła za ramiona czarną bluzkę i uniosła do góry. Mam do tego perły, rozjaśnią, tłumaczyła się Helenka. W naszym wieku nie można ubierać się na czarno, zaprotestowała Agata. Żadna moja spódnica nie wejdzie na ciebie, ale zobacz, jakie mam bluzki. Może coś wybierzemy? Przeszły do sypialni ciotki, gdzie trzydrzwiowa szafa wypełniona była sukienkami, płaszczami, kostiumami, spódnicami i bluzkami z różnych epok. Najwięcej bluzek było białych, ale zdecydowały się na bladoróżową z angielskim haftem. Teraz pięknie wyglądasz, pięknie! Podziwiały Helenkę przyjaciółki, gdy przymierzyła różową bluzeczkę. Ciotka Agata ostrożnie zdjęła Matkę Boską z podwyższenia we wnęce, ułożyła na dużym kąpielowym ręczniku i troskliwie zawinęła. Obiecałam pani Joannie, że ofiaruje do nowej kapliczki w Kalinie. Niech służy miejscowym. Co Martyna z nią zrobi, gdy ja oczy zamknę? Może wyrzuci? No wie ciocia? Oburzyła się Martyna. Co też ty wygadujesz, agatko, gdzie by tam wyrzuciła, ujęła się za nią pani Helenka. Tak się mówi. Wiem, że na śmietnik by nie wyniosła, ale co ma się tułać, nie wiadomo gdzie. Martynko, zgadzasz się, żebym ją oddała? Oczywiście, Joanna mi wspominała, że obiecałaś. Przyjechali. Pani Maria weszła do mieszkania, żeby odpocząć i napić się wody mineralnej. Z okna Martyna widziała, jak poprawia białą długą suknię i tunikę przetykaną złotą nitką. A nic, a nic, nie jestem zmęczona. Takim autem mogłabym z panem Bartkiem jechać na koniec świata. Płynie się nie jedzie. Już go zamówiłam, że mnie podwiezie do krynicy na festiwal, bo się okazało, że pan Bartek jest wielkim miłośnikiem opery. Może mniejszym od moniuszki, ale ja go nawrócę. Martyna umówiła się z Bartkiem, że odwiezie panie do Joanny i niebawem wróci. Była bardzo podekscytowana. Zrobiła zakupy w wykwintnych sklepach na moniuszki i focha. Wszystkiego po troszeczku, ale zawaliła całą lodówkę, bo nie wiedziała jeszcze, co lubi jej nowy chłopak. Kolacja przy świecach, jakaś delikatna muzyka, kwiaty. Zmieniła pościel na komplet z celedynowego jedwabiu, gdyby jakoś tak się sprawy potoczyły w stronę jej panińskiego łóżka. Miał dziś jeszcze wracać do Warszawy, bo jutro rano do pracy, ale nie wyobrażała sobie, by nie został z nią do rana, gdyby jednak do czegoś doszło. Przecież z Radomia jest tak blisko do Warszawy, że można wstać o siódmej i spokojnie zdążyć. Sam mówił, że z Radomia tyle samo jedzie do pracy, co od siebie z Mokotowa. Zadzwonił, gdy dokładała do sałatki zielone oliwki. Martyna, przepraszam ci, ale dziś nie przyjadę. Jak impreza się skończy, od razu jadę do Warszawy. Nie masz pojęcia, co się tu dzieje. Liście spadały z drzew, gdy pan Fiolski zaśpiewał granadę z Gładyszem i Kowalem. Mówił podekscytowany. Nie wiedziałam, że tak lubisz operę. Ja też nie. A może byś przyjechała? Nie, raczej nie. Późno już. Jutro rano jestem umówiona z fachowcami. Muszę być w dobrej formie. Rozumiem, powiedział bez cienia żalu. Słyszysz? Zaszumiało jak w radiu, zanim wyłowiła uchem arie kalafa sturantot. Wicero, wicero. Wspaniale, powiedziała, ale czuła się fatalnie. Zajrzała do lodówki. Tyle pieniędzy i tyle dobrego jedzenia na zmarnowanie. Przez dwa dni nie będzie ciotki, dwa dni zbędnego obżerania się. Zastanowiła się chwilę, czy nie mogłaby skorzystać z okazji, zaprosić jakąś koleżankę i odrobić towarzyską zaległość, ale nikt jej nie przychodził na myśl. Były wakacje i miasto opustoszało. Jeszcze raz otworzyła lodówkę. Dlaczego nic nie układa się po jej myśli? Dlaczego prześladuje ją pech? Nawet trudno winić Bartka. Sama go wysłała na zaczarowaną wyspę Ogygie do nimfy Kalipso. Doskonale znała ten stan. Jeśli został do momentu, aż zapłonęło ognisko, koniec. A jak zaczęli śpiewać, przepadło. Świat zewnętrzny znikał, więc nie winiła jego, tylko ciotkę i jej przyjaciółki za brak empatii. Bo gdyby Joanna wiedziała, że ona czeka, na pewno by go czym prędzej odesłała. Znowu otworzyła lodówkę, wyjęła swoją popisową sałatkę i postawiła na tacy. Nałożyła na talerzyk listek łososia, plaster pasztetu, szynki i kawałek kabanosa. Już była w przedpokoju, ale zawróciła i dołożyła kilka kostek różnych serów. Nie będę wracać się co chwila, powiedziała głośno. Oho, zaczynam do siebie mówić jak ciotka, zauważyła, ale przypomniała sobie, że ciotka wcale nie mówi do siebie, tylko do swoich zmarłych mężów. No dobrze, więc zapraszam, zwróciła się do wujka Władka i wujka Stasia. Nalała do kieliszka czerwonego wina i uniosła do góry. Wasze zdrowie, kochani, wszystko rozumiem. Ile jeszcze czeka Bartka banalnych wieczorów przy winie z dziewczyną? Tysiące. Wasze zdrowie, znowu uniosła kieliszek. A ile razy może się zdarzyć, że będzie uczestniczył w koncercie największych głosów sceny operowej polskiej i świata? Tak, świata, bo przecież chyba wszyscy ci śpiewacy występowali w nowojorskiej jakiejś tam operze i w Osace. Nie wspominając o mediolańskiej, jakiejś tam, a teraz u pani Joanny, w El Kalipso, na jej wyspie, w jej ogrodzie przy ognisku. Źródło energii, bijące w krtani wielkiego artysty, wprawiające w ruch struny głosowe, tworzy falę, która w powietrzu przetwarzana jest na pracę, moi drodzy umarlacy, i potrafi na przykład oderwać liść z gałęzi i wprawić w drgania bębenki w uszach Bart. Joanna z rana przyjechał samochód z mleczarni w Radomiu, żeby zabrać półprodukt do produkcji serów. Oważone z serwatki kozie mleko. Joanna zostawiała tylko małą ilość na potrzeby swojej gości. Podpisawszy dokumenty, naciągnęła rękawiczki i popchnęła taczki ku swemu tajemniczemu ogrodowi, który uprawiał się sam za czworakami, długim parterowym budynkiem z cegły. Rosły tam bujnie pokrzywy, łopian, a wśród kawałków cegieł, gliny i kafli wyrzuconych z budynku przez okno pojawiły się ulubione kwiatki Joanny, lekko różowe o zapachu podobnym w tonie do konwali, ale dużo subtelniejszym. Pamiętała te kwiatki z dzieciństwa, rosły u jej ukochanej stryjenki Stasi, dokąd wyjeżdżała na wakacje. Nikt nie znał nazwy tych wzgardzonych przez ogrodników kwiatków, nawet doktor biologii, który tu kiedyś przyjechał z jej przyjaciółmi. Pokrzywy magazynowały w parzących liściach i łodygach mnóstwo witamin i mikroelementów. Teraz ścinała je sierpem, żeby wrzucić do beczki z wodą i zamknąć szczelnie. Po tygodniu cuchnącą, lekko oleistą i zielonkawą ciecz nalewała do konewki i rozcieńczywszy wodą w stosunku 1 do 4 podlewała krzewy różane. Po takiej kuracji kwitły długo i obficie i nie imały się ich żadne choroby. Z majowej pokrzywy robiła nalewkę na spirytusie, żeby zimą dodawać sobie codziennie po jednej łyżeczce do herbaty. I taki to mój ogród, kochany, mówiła w myślach do obecnego przy niej nieustannie od początku sierpnia-jerzego. Całe życie chodzą za mną ogrody. Prawda, że te czworaki są z takiej samej cegły jak mur na twoim podwórku? Ciekawa, czy tamten ogród przetrwał. Gdy przechodzę obok twojej kamienicy, zawsze o nim myślę, ale nigdy nie weszłam, nie zapytałam. Pewnie ze strachu, że już go nie ma. Znikające ogrody człowiek za sobą zostawia, mój drogi. Ten tutaj jest dziki i wściekły, ale go lubię. Tał! Pomiędzy długi rękaw a wsunęła się gałązka pokrzywy, oparzyła dotkliwie. Jonna uniosła przegub do ust i polisała. Z bramy wyjeżdżała właśnie biała cysterna. Biel blachy, piekące bąble i zapach stryjenkowych kwiatuszków musiała je przecież jakoś nazwać, z tych trzech bodźców, wzrokowego, węchowego i bólowego, powstała w jednej sekundzie w głowie Joanny melodia. Należało teraz szybko pobiec na górę i zapisać, a potem zagrać i poprawić. Ale zdarzało się, że nie było takiej potrzeby. Zostawiła taczkę zapełnioną pokrzywami i ostro ruszyła do pałacu. Zdjęła gumowe rękawiczki, rzuciła na murek, zsunęła kalosze i pobiegła na górę. Krzyknęła tylko do Leny. — Nie ma mnie! Nie wolno mi przeszkadzać! Usiadła do fortepianu i powtarzając poszczególne dźwięki, zagrała melodię, którą słyszała w głowie. Tak pracował jej mózg. Z nienacka pojawiała się muzyka i należało ją tylko szybko zapisać. Jak najszybciej, bo mogła ulecieć. Odezwał się gong. Może jej się zdaje? Nasłuchiwała chwilę. Niestety jakiś natręt stał przy furtce i nie miał zamiaru odejść. Lena z Borysem musieli oddalić się od tarasu i nie słyszeli. Dlaczego nie zapowiedziała Lenie, żeby pilnowała domofonu chociaż przez pół godziny? Spojrzała przez okno, ale korony lip zasłaniały niezapowiedzianego gościa. Czekała. Odjedzie, czy spróbuje raz jeszcze? Dźwięk gongu oczywiście ponownie przeleciał po wnętrzu pałacu. Zrezygnowana podniosła słuchawkę na korytarzu. Słucham, zapytała nieprzyjemnym tonem. To ja, pani dziedziczko. Pilną sprawę mam. Czego pan chce, panie Mariuszu? Jestem zajęta, mam pilną robotę. Ja by na chwilę. Moje splendid isolation, kurde blaszka, zakleła, przykładając chłodną słuchawkę do czoła. Panie Mariuszu, niech pan przyjdzie jutro rano, bardzo pana proszę. Ale to pilna sprawa jest, pani dziedziczko. Nacisnęła przycisk. Wiedziała, że ten największy męczy dusza we wsi nie da jej spokoju, dopóki nie dostanie paru złotych na wino. Złapała ze stołu na poczętą butelkę Martini, jakby chwyciła nóż albo bagnet do obrony. Niech się zachla, niech zdechnie, niech go piekło pochłonie, myślała, zbiegając po schodach. Raz zabrała z drogi jego matkę, staruszkę, która dreptała z kościoła, i zapytała nieopatrznie o Mariusza, co tam u niego, bo dawno go nie widziała. Może gdzieś do roboty za granicę wyjechał? On do roboty? Do nijakiej się nie nadaje. Poszedł do tej małpy, co z ojcem troje dzieciaków ma. Nadali się do siebie. Żeby zdechł, żeby się zachlał na śmierć. Joanna nic nie wiedziała, że w Kalinie taka Sodoma i Gomora. Gdzie, kto? Dopytywała się. Nic pani nie słyszała? A bo pani dziedziczka do naszego sklepu nie chadza, to i nic nie wie. Już z dawien dawna u kuców takie zgorszenie, że stary kuc ze swoją córcią też dobra zaraza, bo jakby nie chciała, by pod pierzynę ojca nie wpuściła. Do paki go wsadzili, dopiero jak zaczął się dobierać do wnuczki swojej, a jednocześnie córki. I ktoś anonim napisał, chyba Karolinka w szkole powiedziała i pani napisała donos. Tak ludzie gadają. A ten mój głupi Mariusz połakomił się na taką zdzirę małpę zieloną. Do mnie chciał to to przywlec, alem pogoniła, żeby zdechł, żeby się zachlał, żebym w spokoju starości dożyła. I to życzenie matki Mariusza Joanna sobie przypomniała, łapiąc w determinacji ciemną butelkę. Czekał na nią na tarasie, doprowadzony przez psy, które ułożyły się na progu i pilnowały, by nie ośmielił się wejść do środka. Joanna postawiła butelkę na stole. — Ja nie chcę pić. Pani dziedziczko, co pani? — powiedział lekko urażonym tonem. — Z poważną sprawą do pani przyszedłem. — O co chodzi, pani Mariuszu? — gdy mówił, nie patrzył na Joannę, tylko zwiesił głowę i wzrok wbił w kamienne płyty, z pomiędzy których wyrastała trawa. — Chciałem zapytać, czy pani by nie wynajęła jakiego pomieszczenia w czworakach, mnie i mojej narzeczonej. — Z dziećmi? — wie pani. Stary kuc ma wyjść lada dzień, za dobre sprawowanie mają go wypuścić. A mnie już z więzienia wiadomość przez kolegów podawał, że miłe podstrzeli, bo Natalka jest aby jego i z niej nie zrezygnuje. Natalka nie chce zostawić dzieci, bo byśmy gdzieś dalej uciekli. Boże, Joanna nie wyobrażała sobie, by brać tak olbrzymi ciężar na swoje barki. Dwoje bezrobotnych meneli z trójką dzieci. Nie miała siły na taki heroizm. Odpracowałbym wszystko. Sama pani mówiła, że robota tu nieskończona nigdy. Można by odesłać tych ruskich. Piwnicę pani wyszykuje na ekstra. Mówił szybko, bo wydawało mu się, że dziedziczka zastanawia się nad jego położeniem i się waha. Już kilka tygodni temu miał piwnicę doprowadzić do porządku. U Joanny zawsze była jakaś praca do wykonania, ale Mariusz nie bardzo się nadawał. Szybko się męczył i zniechęcał. Ale teraz postanowiła wykorzystać sytuację. Chodźmy, powiedziała, wciągając kalosze. Nie musiała teraz wracać do fortepianu. Z nową melodią było tak, że albo znalazła sobie jakiś kącik w jej duszy, albo uleciała. Od tak? Od zaraz? pytał Mariusz, zaskoczony, że tak łatwo dał się złapać w pułapkę i żadnego wykrętu wcześniej sobie nie przygotował. Na co czekać? chciałby pan, żebym do mieszkania przyjęła, ale jak do roboty, to chęci brak. Nie ubrany żem. Janna popatrzyła na ubranie młodego mężczyzny. Wyglądało jakby je wyciągnął przed chwilą z kontenera na śmieci. Zarobi pan na nowe. Nie miała dzisiaj litości. Może nie dosłownie na nowe, ale porządne w sklepie zużywaną odzieżą pan w miłowcu kupi. Przecież pan zarobi zaraz. Starczy dla pana, dla narzeczonej i dla dzieciaków. Zaprowadziła go do piwnicy, pięknie sklepionej w łuk z szydłowieckiego kamienia. W tutejszej okolicy prawie na każdym podwórku taka była, ale u Joanny wyjątkowo duża. Jedna część za dobrych czasów pełniła rolę zwykłej piwnicy, a część lodowni, gdzie bloki lodu, wycinane z jeziora zimą, doskonale przechowywały się w najbardziej upalne lato. Otworzyła drzwi. Zeszli po schodkach w dół. Piwnica zawalona była starymi deskami, które od wilgoci zbutwiały, pokryły się białą pleśnią i grzybami. Trzeba wszystko wynieść, osuszyć na słońcu i spalić, bo ciepła z tego próchna już nie będzie. Zresztą niebezpiecznie do domu takie zarażone wlec. Tam trochę węgla jeszcze leży, to pan do komory taczką przewiezie, a później wapnem wybielić w środku, ziemię zebrać z kamieni, bo się przez lata naniosła. Ile szkła różnego, zauważył Mariusz. Wszystko, wszystko trzeba wynieść. Zaraz worków przyniosę. Wyszli na słońce a potem na wierzch ziemi kompostowej, nawiezie pan, pokaże skąd i porządnie na kamień nałoży. Uklepie, bo górę chcę obsadzić skalniaczkami. Mariusz wziął się do roboty, a gdy skończył i drabinę odnosił do pozowni, znowu ją zagadnął. To jak będzie z tym mieszkaniem? Ja bym sam wszystko wyszykował, mówił z pokorą, ale słyszała też nutki lekkiego zniecierpliwienia. Nie, panie Mariuszu, nie mogę pana wziąć do siebie. Przecież czworaki daleko od pałacu. Nie, nie, potrząsała głową. Bardzo wam współczuję. Mogę pismo napisać do wójta, skontaktować z jakimiś fundacjami, popytać, ale żeby tu do mnie. Znowu pokręciła głową. Pragnęła jak najszybciej uwolnić się od natręta. Wyjęła z kieszeni spodni sto złotych. Za dzisiaj. Mariusz popatrzył niezdecydowany na banknot. Może by pani pożyczyła ze dwie stówki. Do jej babci byśmy do Aleksandrowa poszli. Niech pan poczeka. Poczuła ulgę, że skończy się na stracie dwustu złotych. W szufladzie kredensów kuchni trzymała trochę pieniędzy. Oddać nie oddam, nie będę cyganił, ale odpracuję. Zobaczy pani. Wezmę, jak pani daje, co? zapytał trochę zawstydzony, chowając butelkę za pazuchę. Powiedziałam, że dla pana. Dobry trunek. Pani ma mnie już dosyć, ja wiem. Jak tamta dziedziczka też cierpliwość straciła, a teraz do okien zagląda, szczególnie tam, gdzie dużo dzieciaków i bieda, że niby pomóc by chciała, ale po śmierci już za późno. Pałęta się, aby i ludzi straszy. Słyszała pani o Izabeli Odrowążowej? Słyszałam. Do widzenia, panie Mariuszu. Nie mam czasu. Ten na ją przejrzał. Oczywiście, że słyszała historię białej damy z pałacu. Poznała emerytowanego dyrektora szkoły rolniczej i on jej opowiedział o Izabeli, która pomagała okolicznym biedakom, założyła szkołę czteroklasową i swój czas poświęcała, żeby dzieciaki czytać i liczyć, uczyć. Zachodziła do niej stara żebraczka codziennie po chleb, aż z drugiej wsi za lasem i znudziło się pani dziedziczce, że starucha się jej naprzykrza, pod kuchnią w łachmanach wysiaduje i na swoją porcję czeka. Nie dla siebie tylko brała, ale w chałupie dzieci głodne czekały, wnuki pewnie. I raz pani dziedziczka dała jej prócz bochenka chleba butelkę wody ze studni z sokiem malinowym, bo upał tego dnia był wielki, ale do chłodnego napoju trutki wsypała, chcąc się pozbyć na zawsze natrętnej staruchy. Wracała żebraczka ścieżką przez pola, łąki do swojej wioski, a tu z lasu panicz na koniku wyjechał po nocnym polowaniu. Znał że braczkę, a że w dobrym humorze był, pozdrowił ją grzecznie i zapytał, czy nie ma czego do picia, bo spragniony jest bardzo. A był to ukochany syn pani dziedziczki. Podała mu staruszka butelkę, a on odetkał korek, przechylił i wypił więcej jak połowę. Matka już czekała na niego na ganku, oczy wypatrywała, ale jak tylko zsiadł z konia i podbiegł, żeby się przywitać, za nie mógł. Zabrzuch się złapał w boleściach wielkich. Od razu matkę złe przeczucie tknęło i pyta, co jadł ostatnio. A on, że staruchę spotkał i tego wodą z sokiem malinowym poczęstowała. Natychmiast zaprzężono brek i wysłano co koń wyskoczy po doktora do miłowca. Ale było za późno. Panicz zmarł, a pani podobno oszalała. Wszystko z domu wynosiła i po ludziach rozdawała, aż ją rodzina gdzieś wywiozła pewnie do domu wariatów. Tak marnie skończyła. Ludzie powiadają, że straszy, chodzi po parku i lamentuje. Nie będzie się pani bała? zapytał pękaty dyrektor. Janna nigdy nie spotkała Izabeli. Ani w parku, ani w pałacu. Barbara. Kamil odebrał z poczty list polecony. Wrócił wściekły, że małgośka ta wredna suka złożyła na niego skargę w prokuraturze. Basia nic nie wyjaśniała, niech się sam dowie. Przeklinał cały wieczór, jakby nie był inżynierem, tylko marynarzem, reperującym w wolnych chwilach buty na okręcie. Bogactwo jego wyzwisk było zadziwiające. W kąciku ust zebrała mu się najpierw ślina, która musiała zostać w końcu przetworzona na białą pianę, i mimo że Barbara starała się na niego nie patrzeć, kręciła się po mieszkaniu, nastawiła pranie i szykowała kolację, i tak prześladował ją ten widok, a tej piany musiało mu starczyć do późna w noc. Bo nadawano jego ulubiony program telewizyjny Ekspres Reporterów. Podała mu kolację. Sama nie mogła nic przełknąć, bo niedobrze jej było od przekleństw, od piany i od reportaży. Lekarz uciął małemu chłopcu stopę, popełnił trochę zaniedbań i błędów, jak spostrzegli nawet biegli, ale oczywiście sąd jeszcze się zastanawia, jeszcze deliberuje. Potrwa to pewnie kilka lat, a ten skurwy syn nadal pracuje, operuje i nikt nie widzi w tym nic niewłaściwego. W następnym reportażu pokazują spadkobierców kamienicy, którzy pragną dokonać podziału majątku przy pomocy sądu, co trwa już niestety 36 lat. Więc kamil każdego jednego sędziego, który zajmował się tą sprawą w przeszłości oraz zajmuje aktualnie, przywiązuje do pala przed gmachem Sądu Najwyższego, zajeżdża beczkowozem z zawartością kilkunastu szamp i grubym wężem polewa cuchnącą mazią tego, tego i tego. Wielu z nich zapewne już nie żyje, podobnie jak i spadkobierców, ale spadkobiercy niestety nierozważnie się rozmnożyli, zostawiając następne pokolenie, trzecie już, które od chwili uzyskania dowodu osobistego w wieku lat osiemnastu, skazane jest na snucie się po korytarzach sądowych. Kamilowi nie przeszkadza, że niektórzy sędziowie w grobach leżą, wywleka czcigodne zwłoki, do pala przywiązuje, opluwa i polewa gnojówką. Cały polski wymiar sprawiedliwości przywiązuje, opluwa, wyzywa, polewa. Mafia, mafia, sądowniczo-prokuratorsko-adwokacka mafia. Nawet nie próbują tego ruszać. Nawet pozoru reform, nawet kosmetyki żadnej, pudru, nic. Anglosaski system Kamilowi się marzy. Może in vitro poprzez unie, jakoś coś, może kiedyś. O Boże, Boże. Pojękując, zasnął wreszcie. Minęło kilka dni i poszedł na spotkanie z prokuratorem. Coś ty krytynko zrobiła najlepszego? Zapytał, gdy wszedł do kuchni. Przezornie wyłączyła gaz, gdzie na patelni smażyło się mięso. Złapał ją za ramiona, szarpał w tył i w przód. Głowa jej latała, aż mu się znudziło. Wyzywał ją, ale Basia wyczuła pewnego rodzaju zdziwienie, że się ośmieliła, że ich prywatne życie wywleka na zewnątrz. Te dziwki, te feministki, zdzirowate cię podpuściły. Ja ci dam koleżanki, ja ci dam babskie spotkania, wyjazdy nocne. Same rozwódki, stare panny i aktorki. Zazdroszczą ci dzieci i męża, debilko, a ty dajesz się podpuszczać. Kiedy mówiłem, że chcecie zabić ciężka idiotko? Jakbym chciał, na serio, już dawno byś się rozłożyła na atomy, krowo jedna. Barbara milczała i czekała cierpliwie, aż mu przejdzie. Nie ośmieliłaby się teraz wspomnieć, że nie ma zamiaru z nim jechać na Wyspy Kanaryjskie. Łatwo było komu się pouczać. Niestety musi jechać. Ostatnio i tak dostał niezły wycisk. Ale bałaby się też powiedzieć Małgosi o swojej decyzji. Pocieszała się, że jest na właściwej drodze. Uświadomiła to sobie u Joanny. Wciąż w ciemnym lesie, ale odnalazła wreszcie drogę. Jak będzie szła i szła, prawdopodobnie wyjdzie wreszcie z tego ciemnego lasu. Obojętne, gdzie ją droga wyprowadzi, byle wyjść. Joanna. Postanowiła, że pójdzie na pogrzeb Mariusza. Klepsydrę zawieszono na jej płocie, co prawda daleko od bramy, bliżej sklepu, ale odebrała zawiadomienie o śmierci Mariusza bardzo osobiście. Po raz pierwszy wybrała się na miejscowy pogrzeb. Dziś musiała wiedzieć, że podarowała mu więcej jak pół litra alkoholu. Na pewno znaleziono pustą butelkę. Nawet spodziewała się jakiegoś śledztwa, że ktoś się zjawi z posterunku w miłowcu, i zadaje jej kilka pytań jako ostatniej, która nieboszczyka widziała żywego, ale nikt się nie pofatygował. Na szczęście. Od pani Celiny dowiedziała się, że kupił kilka butelek wina taniego owocowego w tutejszym sklepie. Zamknął się w letniej kuchni połączonej z oborą, skąd ostatnią krowę wyprowadzono dziesięć lat temu, więc nie było po co tu zaglądać. I dopiero zaniepokojeni koledzy Mariusza zajrzeli przez okno. Nie mogli go dobudzić, więc wyważyli drzwi. Mariusz był pierwszym nieboszczykiem na nowym cmentarzu. Proboszcz podobno starał się o cmentarz kilka lat, bo ludzi chowano od pokoleń w miłowcu oddalonym o siedem kilometrów, ale skoro już postawiono kościół, na wprost bramy pod płotem stał krzyż. Tam wykopano grób Mariuszowi. Joanna ogarnęła wzrokiem obecnych i pomyślała, że ten cmentarz jest zbyt za ciasny dla wszystkich. Podzieliła się tym spostrzeżeniem ze swoim sąsiadem, panem Skibą, ale uspokoił ją, że się zmieszczą. Mały placyk, a ludzi tłum, powiedziała. Gdyby wszyscy się teraz położyli, można by sprawdzić, czy dla wszystkich starczy miejsca, bo widzi mi się, że nie pomieści tylu nieboszczyków. Pani, nie trzeba się kłaść. Ubranie by się utytłało, przecież po deszczu jest. A miejsca dość, ziemia kościelna aż chętam do lasu się ciągnie. Ogrodzone aby na razie, ale zawsze można przesunąć. Czemu takim paskudnym, betonowym płotem ksiądz ogrodził? dopytywała się szeptem. Bo najtańszy. Ja wiem, pani by chciała murek ładny z kamienia. Przecież tu tyle kamieni wszędzie. I co że jest? Kamień darmo, ale robota droga stała blisko bramy, na końcu grupy żałobników. Po modlitwie księdza i zasypaniu mogiły przez dwóch krępych chłopów o czerwonych od wysiłku i słońca twarzach, przysunęła się bliżej, związanką kali, którą przywiozła wczoraj z szydłowca. Pochyliła się i na świeżym grobie położyła kwiaty obok wieńców z szarfami. Gdy się odwróciła, jej wzrok spotkał nieruchomo w nią wpatrzone oczy młodej dziewczyny w czarnej spódnicy i czarnej trykotowej bluzce opiętej na brzuchu wielkości futbolowej piłki. Obok stało troje dzieci. Joanna odwróciła się i pragnęła jak najszybciej opuścić cmentarz. Plątały się jej nogi na nierównej powierzchni wysypanej ciemną szlaką, Wpadała na ludzi i czuła, że w najmniejszym stopniu nie zrównoważyła kilkoma kaliami tragedii tej młodej dziewczyny. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Tłukło się po jej głowie jedno pytanie, jakby ktoś wbił jej kościsty palec w plecy i powiedział głosem nieznoszącym sprzeciwu – ty. Wreszcie dotarła do auta, usiadła za kierownicą i ani ręką, ani nogą. Znała ten stan będzie chora, śmiertelnie chora przez najbliższe kilka dni, a może i tygodni, dopóki inne wydarzenia nie wypłuczą z niej bezsilnej wściekłości. Nie można odizolować szczęśliwej wyspy od reszty świata, gdyby tak mogła utworzyć w Kalinie malutką, niezależną republikę. Z maleńkim parlamentem uchwaliłaby własne prawodawstwo. Wygrzebała z torebki komórkę i zadzwoniła do siostry, jedynej osoby, która potrafiła nią potrząsnąć i przywrócić do rzeczywistości. Kiedyś jej powiedziała – Jaśka, ty myślisz, że jesteś dobra, a ty jesteś głupia. Miała rację. – Cześć, Joasiu – usłyszała pogodny głos i już trochę zrobiło się lepiej. – Traniu, nie przyjechałabyś do mnie? – A co się stało? – Nic takiego, ale chciałabym pogadać. – Nie mogę, mam dzieciaki – Odbiorą je dopiero po szóstej. O, szkoda. Ty przyjedź. Wsiadaj do samochodu i przyjeżdżaj. Właśnie siedzę w samochodzie. Gdzie? U siebie na wsi. W czym problem? Przyjeżdżaj. Trzeba słuchać starszej siostry. Nie mam siły. I dodała szybko. Ale zaraz się pozbieram i przyjadę. O, pewnie znowu jakiś pies? domyśliła się Teresa. Nie, zaraz będę. Psy już jakoś sobie poukładała w głowie. Co prawda chętnie w dni upalne i mroźne wiązałaby do budy na łańcuchu właściciela jakiegoś burka, żeby przez ten ciężki i często za krótki łańcuch przebiegła do pustego uba informacja, że tak nie można postępować z psem. Już się nauczyła, że nie wolno bez zaproszenia wchodzić na posesję, nalewać w upał do pustych misek wody i przynosić jedzenia. W najlepszym razie obserwowano ją we wrogim milczeniu, ale kilka razy przegoniono, a zdarzyło się, że i zwymyślano. Jej łagodne pogadanki o niepotrzebnym cierpieniu zwierząt wywoływały furię Pani, to mój pies, ja mogę z nim robić, co chcę. Jeszcze raz mi tu za płot noga pani dziedziczki wlezie, poszczuje albo po policję zadzwonię. Niech pani swoich pilnuje. Groźby traktowała poważnie, odkąd otruli jej lorda. Nie poszło wtedy jeszcze o wtrącanie się w los miejscowych psów. Zdarzyło się to pierwszego lata, gdy się sprowadziła i nie miała czasu ludziom do zagród zaglądać, bo zajęta była od świtu do nocy remontem. Poszło o drogę, którą wydeptano i wyjeżdżono przez park, odkąd władza ludowa przepędziła właścicieli z pałacu. Zagrodziła, bo zaczęły jej ginąć z placu, jak nie deski, to worek cementu, trudno było upilnować. Rozwalili zaporę z żerdzi i dalej jeździli na skrót do następnej wioski. Ogrodziła posiadłość od południa solidną siatką umocowaną na zabetonowanych słupkach z metalu. Wtedy otruli jej lorda, a kilka młodych kuzek rozgonili po okolicy. Przerażone zwierzęta zbierała przez cały dzień. Nauczyli ją miejscowi pokory. Zauważyła, że pokorą i uniżonością można wiele zdziałać. Rumuńskie cyganki, żebrzące z małymi dziećmi na kolanach w podziemnych przejściach wielkich miast, mogłyby się od niej uczyć. Idzie przez Kalinę, a w reklamówce ma to i owo. Nie przejdzie koło żadnej posesji, żeby się nie przywitać, słowa nie zamienić, o zdrowie pyta, kupiła maść na bóle reumatyczne, co w telewizji reklamują. Bardzo dobra, skuteczna, sama wypróbowała, bo i ją w kolanach łamie. Staruszka przez płot przekłada powykręcane dłonie. Widzi pani? Mnie już nic nie pomoże. Artretyzm wszedł w kości jeszcze za młodych lat. Jakżem nad strumień z praniem chodziła. Gdzie nad strumień? Do źródełka, do kamiennej. Niech pani weźmie maść, pani Marianno. Nie musi pani zaraz płacić. Jak nie pomoże, odda mi pani. Mnie pomaga. Taką napoczętą będę oddawać? Pani Marianna niezdecydowanie obraca tubkę w rękach. Oczywiście, a może akurat pomoże? Trzeba spróbować. No dobrze. Starsza kobieta chowa maść do kieszeni fartucha. A tu mam jeszcze coś dla piesków. Weźmie pani. Janna wyjmuje z płóciennej torby reklamówkę i wyciąga do kobiety. Ludzie mi z miasta na przywożą tyle, że moje psy i koty nie dają rady. Proszę, o bardzo proszę. Pani Marianna bierze spory pakunek ugotowanych i zamrożonych golonek, kości kotletów, parówek, plasterków, baleronu, szynki. Janna nie kłamie. Naprawdę zwożą jej goście z miastowych zamrażalników, czego sami zjeść nie zdołali. Podzielę im na kilka dni, bo z przeżarcia by zdechły. Żartuje starsza kobieta. A wodę mają, bo tak przypieka dzisiaj. Mają, mają. Ale błagam pani Marianno, kochana, żeby im deszczówki z beczki nie nalewać. Tylko z kranu, świeżej, albo ze studni. Janna ręce składa jak do modlitwy. Proszę, pani Marianno, proszę, proszę, kochana moja. No dobrze, dobrze, śmieje się kobieta bezzębnie, bo ją proteza uwiera. Źle jej w szydłowcu zrobili i tylko do kościoła nosi. Paradną mamy dziedziczkę, nie ma co. Paradną. Mówi idąc z reklamówką wypchaną zamrożonym mięsem w stronę domku. Idzie dalej Joanna przez wieś i żebrze, cicho, pokornie, o litość dla braci młodszych, tam z tyłu za domem łańcuchem przykutych, ujadających zaciekle, by panu się przypodobać, że tak są czujne i wierne. Na ławersce pod czereśnią siedzi starsze małżeństwo zatopione w rozmowie. Wokół idealny porządek. Trawa wykoszona, ogródek wypielęgnowany, pod gankiem równo ustawione kapcie. Dzień dobry, woła Anna, bo ławeczka nie pod płotem przy drodze, jak u niektórych tylko w głębi na podwórzu. A, nasza pani dziedziczka. Zapraszamy, zapraszamy. Pani Kazia odsuwa się od męża i klepie ławkę. Ciekawa jestem, o czym tak rozmawiacie tyle lat po ślubie. Pyta Joanna i wchodzi na posesję. A, o miłości, odpowiada pan Jan. Gruszeczek by se pani wzięła. Dobre, witarnie. Obrodziły w tym roku, brać se, mówi pani Kazia. Pewnie, że wezmę. Pyszne te gruszki jadłam w tamtym roku, a ja mam tu trochę smakołyków dla waszego pieska, bo mi ludzie nawiozą z miasta tyle, że nie mam gdzie trzymać. Dziękuję, dziękuję. Pani Kazia bierze od niej reklamówkę i kładzie na ławeczce. Ale spuszczajcie go z łańcucha na noc! Janna już wpada w żebrzący ton. Niech sobie w nocy chociaż polata. Spuszczamy na noc, bo w dzień nie można. Jakby kogo ugryzł gotowe nieprzyjemności! tłumaczy pan Jan. Janna nie bardzo wierzy. Piękny brązowy pies podobny do wyżła stoi na budzie i szczeka. Trawa wokół budy wydeptana psimi nogami do ostatniego ździebełka, a poziom czarnego okręgu położony jest o kilka centymetrów poniżej trawnika. Czytałam gdzieś, że jak ktoś psa na łańcuchu trzyma, to do nieba nie wejdzie. Przez psa? Że na łańcuchu? Pani Kazia się śmieje i pan Jan też. A święty rok ze swoim psem do nieba wszedł. Do nieba pies? Nie dowierza pan Jan. Święty Piotr też tak powiedział, gdzie do nieba pies. Ty, Rochu tak, ale pies nie. A Roch, że pies uratował mu życie, i on dziękuje bardzo, ale jak psa jego nie wpuści, to on tu pod bramą zostaje bez przyjaciela nie wejdzie. Usłyszał Pan Bóg tę rozmowę i kazał psa wpuścić. Coś takiego! dziwi się pani Kazia. Tak było naprawdę. Uzbieram tych witarni, bo lubię bardzo. Do sadku podąża za panią Kazią i cały czas prosi tym jęcząco błogalnym tonem. Puszczajcie go na noc. Pani Kaziu kochana, wyobraża sobie pani tak całe życie na łańcuchu, co to za życie. Pies to pies, on przyzwyczajony, tłumaczy dobrotliwie pani Kazia i wsypuje zebrane gruszki do reklamówki dziedziczki. Niech sobie pobiega nocą. Macie porządne ogrodzenie, nigdzie nie poleci. E, tu zasadkiem sadkiem, płot słabszy, on tam se dziurę znajdzie. Ale pani Kaziu, kochana. Ja Dziękujemy proszę. za wysłuchanie, fragmenta. I, tak i zaczynamy do przesłuchania przez ludzi. jego dalszej części w Raz jednym z serwisów. z belą z alarmowaniem, gdy opryskiwała róże zaatakowane przez mączniaka. Pobiegła za psami, a za ogrodzeniem piękny wilczór. Z wywalonym biegał wzdłuż metalowych prętów i jednocześnie bezustannie kręcił się wokół swojego ogona. Pies cyrkowiec rozejrzała się, czy nie zobaczy oddalającego się właściciela, ale oczywiście już nie było nikogo. Wpuściła biedaka na posesję, dała jeść i pić. Nawet podczas jedzenia odwracał łeb i łapał zębami ogon, miał obgryziony do żywego mięsa. Przykazała swoim psom, by trzymały się od wilczura z daleka, bo na pierwszy rzut oka wyglądało to na jakąś poważną chorobę skóry. Okazało się, że pies był żywcem zjadany przez pchły. Pies ze świądu potrafi ogon sobie odgryźć, powiedział pan Zdzisław, zaprzyjaźniony weterynarz, gdy przyjechał z miłowca. Widziałem takie przypadki. Ludzie są straszni. Bydlak wyrzucił kilkumiesięcznego rasowego wilczura, bo żal mu było parę złotych na weterynarza. Nie przypuszczał, że to pchły, bo coś by poradził. Weźmie pewnie następnego szczeniaka i uwiąże do tej samej zapchlonej budy. Pan Zdzisław bardzo brzydko wyrażał się o ludziach, a Joanna mu wturowała. Gdy Ramzes, tak jemu nadała imię, został wyleczony, wyszukała mu dom pod Warszawą z dużym ogrodem u dobrych i zamożnych ludzi. Inne psy nie miały tyle szczęścia, co młody wilczur. W starym i schorowanym nie znajdowała serca, które chciałoby je przytulić, co mogła zrobić? Wykąpane, nakarmione smakołykami, głaskane, tulone, myślały, że umarły i są w psim niebie. Joanna przez kilka dni zajmowała się wyłącznie podrzutkiem, aż jej psy skowyczały cicho z zazdrości, a koty znikały obrażone do czasu, aż ich pani odzyska rozum. Bo niestety nie mogła zatrzymywać wyrzuconych psów u siebie. Teresa miała rację. Zaraz by się rozeszło po okolicy, że tu mieszka świernięta baba, która każdym psem się zaopiekuje. Za miesiąc miałabyś dwadzieścia psów, a za rok sto, dwieście, opanuj się, strofowała Joannę starsza siostra. I tak świata nie zbawisz. Całego świata nie, ale świat jednego psa tak, broniła się Joanna. Ojej, już lalis mazgalis, ucinała Teresa. Ty masz mieć jeden cel przed oczyma. Dostałaś talent w prezencie i nie wolno ci go zakopywać, bo będziesz z tego rozliczona. Więc po kilku dniach jakiś kundelek z sierścią wytartą na szyi do różowej skóry był usypiany przez pana dzisia, a następnie zakopywany pod którymś drzewem w parku na szczęśliwej wyspie. Gdy wszystkie podrzutki przedefilowały przed oczyma Joanny, kudłate i gładkie, duże i małe, poprawiła wsteczne lusterko, cofnęła i ruszyła do radomia.